Panie prezesie, dzisiaj spotkanie w Piławie Górnej, czego ono dotyczy? Nowa Rada Nadzorcza wybrana w zeszłym roku. Poprzednio spotykała się na posiedzeniu Rady Nadzorczej z burmistrzem Dzierżoniowa, panem Dariuszem Kucharskim. W dniu dzisiejszy gościmy w filii Spółdzielczego Domu Kultury w Piławie Górnej i mamy również spotkanie Nowej Rady Nadzorczej przy udziale zarządu z panią burmistrz Zuzanną Bielawską, jeżeli chodzi o zasoby w Piławie Górnej. Jakie macie tu zasoby? To są bardzo fajne i sympatyczne, tak bym to określił, zasoby, które warto o tym pamiętać, że Dzierżoniowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma zasoby mieszkaniowe zarówno w Dzierżoniowie, jak i w Piławie Górnej. W Piławie Górnej jest to 227 mieszkań, blisko 500 mieszkańców, co stanowi niespełna 10% mieszkańców całej Piławy Górnej. W przypadku Dzierżoniowa jest to 40% mieszkańców, jeżeli chodzi o spółdzielców, w stosunku do mieszkańców miasta. Natomiast zasoby w Piławie Górnej zawsze charakteryzowały się tym, że tutaj osoby mieszkające bardzo były zadowolone z tego, że mieszkają w zasobach spółdzielczych. One, myślę, że bardzo dobrze również prezentują się na tle całego miasta. Zresztą bardzo fajnie są położone lokalizacyjnie, bo są wyeksponowane na wzniesieniu, które widać z dala. I również dzięki temu, że prowadziliśmy w latach poprzednich działania tutaj modernizacyjne na kotłowni lokalnej obsługującej te zasoby, udało nam się z dotychczasowych magazynów, w których kiedyś składowany był opał, wygospodarować pomieszczenia na cele właśnie filii Spółdzielczego Domu Kultury, z którego korzystają mieszkańcy Piławy Górnej, oczywiście dzieci, młodzież i osoby dorosłe, i cieszę się to bardzo dużym zainteresowaniem. Od wielu lat współpracujemy, ale też z tego tytułu, że mamy tutaj mieszkańców, którzy mieszkają w zasobie spółdzielczym. Jakie macie wspólne priorytety? Znaczy, wspólnych priorytetów specjalnie nie możemy mieć. Ewentualnie zgłoszenia, że wewnętrzną drogę, która na przykład należy do nas, czy obok są jakieś miejsca, gdzie musimy wyremontować, posprzątać, to oczywiście na takie rzeczy reagujemy i staramy się tutaj na bieżąco te sprawy naszych mieszkańców, którzy zamieszkują w spółdzielni mieszkaniowej, rozwiązywać. Spółdzielczy Dom Kultury filia w Piławie Górnej odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o życie kulturalne miasta? No myślę, że nie, bo tak naprawdę mamy miejskie ośrodki kultury, mamy świetlicę środowiskową, mamy świetlicę w szkole, ale bardzo się cieszę, że jest tutaj ta filia, bo jednak dzieci po południu potrzebują na przykład przyjść tutaj, potrzebują na pewno odrobić lekcje, potrzebują być. W związku z tym, że każdy taki punkt jest wartościowy i jest ważny dla tutaj mieszkańców i dla rodziców na pewno. Dziś Rada Nadzorcza i władze spółdzielni goszczą w Piławie Górnej. Czego pani oczekuje od tego spotkania? Czy nie? Myślę, że to takie spotkanie bardziej informacyjne. Będziemy mówić właśnie, jakie plany ma gmina. Może dowiemy się również, jakie plany ma tutaj prezes spółdzielni, jeżeli chodzi o tereny spółdzielcze. Mamy również przedstawiciela rady w Radzie Nadzorczej, pana Krzysztofa Druzgały, który jest też tym takim osobą do kontaktów, tak? Może być pomiędzy mną a prezesem spółdzielni. Mam nadzieję, że na takiej niwie jeszcze kulturalnej, tak? Bo planujemy właśnie latem wspólne pikniki tutaj, żeby dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, tutaj pani, która tutaj pracuje, żeby razem współpracowały również z okazji na przykład lata w mieście. Czyli współpraca się będzie zacieśniała? Tak, myślę, że tak.